Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem podekscytowana, bo po prawie 2 latach wraca seria, na którą wiem, że bardzo wiele osób czekało. Chodzi o serię Mroczne historie show biznesu. I tak pomyślałam, że żeby właśnie ten powrót odbył się z odpowiednim przytupem, dzisiejszy odcinek nie może być takim zwyczajnym, dlatego robię go we współpracy z kanałem Podejrzani. I wspólnie opowiemy Wam dzisiejszą historię bardzo dokładnie. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Jerzy Nasierowski, człowiek, który przerwał swoją prężnie rozwijającą się karierę aktorską z powodu skandalu, a także oskarżenia o morderstwo. Pan Jerzy został skazany na 25 lat więzienia za współudział w zabójstwie popełnionym przez jego kochanka podczas napadu rabunkowego. Jak dowiecie się z dzisiejszej historii, na pewno nie był święty, ale nigdy nie przyznał się do winy i po latach utrzymywał, że z tą sprawą nie miał nic wspólnego. Mimo to wielokrotnie w mediach nazywano go mordercą. Dziś opowiem Wam, jak wyglądało jego życie, co doprowadziło go do momentu zbrodni oraz jakie miał z nią powiązania, że został o nią oskarżony. Natomiast w karcie i w endkarcie na koniec odcinka, a także w pierwszym komentarzu pod tym filmem zostawiam Wam link do odcinka kanału Podejrzani, gdzie dowiecie się dokładnie, jak wyglądała ta zbrodnia, a także jak przebiegał proces. Serdecznie zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jerzy Nasierowski urodził się 27 maja 1933 roku w Grochach i pochodził z rodziny szlacheckiej. Od 1315 roku Herbuś Lepowrun w programie Uwaga Kulisy Sławy zdradzał: byłem dobrze wychowany, nie mów głośno, trzymaj ręce przy stole, pełna kultura. Chciał być aktorem i miał ku temu wszelkie predyspozycje, dlatego został przyjęty do szkoły teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1957 roku. Już od samego początku swojej bytności na deskach teatralnych odnosił sukcesy. Pierwszy raz na deskach stanął 18 maja 1957 roku w spektaklu dyplomowym Jak Wam się podoba? A po studiach został zatrudniony w Teatrze Powszechnym w Warszawie. I też niedługo później zadebiutował w telewizji, a dokładnie w spektaklach telewizyjnych. Pierwszy z nich miał miejsce w 1958 roku. W tym samym roku także zadebiutował w filmie Zamach. Grał z pasji, ponieważ przekonywał, że nie musiał tego robić dla własnego utrzymania. Dużo tak naprawdę otrzymał bowiem od rodziny. Jego mieszkanie w Warszawie przypominało galerię sztuki, ponieważ miał naprawdę bardzo dużo antyków, dzieł sztuki, a posiłki, jak głosi plotka, miał jadać na złocie. Byłem bogaty z domu, pochodzę z dobrej, przedwojennej rodziny. Moje mieszkanie zdobiły płótna kosaka. To był ogromny majątek, który w czasie rozprawy wyceniono na ponad 1 000 000 złotych. Dlatego w czasach PRL uchodził za prawdziwego bogacza, a dzięki wykonywanej profesji można było go też nazwać celebrytą. Ale nie utracjuszem, dodawał. Uwielbiałem bary mleczne i jeśli jadłem w restauracjach, to sztukę mięsa w sosie chrzanowym. Żadnych trunków. Był więc przy tym niezbyt rozrzutny, nie szpanował, że tak powiem, ale jedno jest pewne, zawsze trzymał się blisko skandali. Coś wokół niego zawsze musiało się dziać. A może sam był ich twórcą? Na pewno później już przylgnęła do niego łatka skandalisty, ponieważ pierwszy raz o nim tak zaczęto mówić, kiedy okazało się, że jest homoseksualistą. Dzisiaj zapewne już nikogo by to nie szokowało, ale w PRL sprawiało, że znalazł się na językach. Od razu zaczęto plotkować, co mogło dziać się w jego mieszkaniu, a w latach 60. szło mu w zawodzie naprawdę dobrze. Grał w filmach, Godzinie Pąsowej Róży, W Błękitnym Pokoju, w serialach Stawka Większa niż Życie. Jego kariera naprawdę rozkwitała, świetnie radził sobie także w teatrze, a także teatrze telewizji. Świetny był także w teatrze radiowym, a od 1960 roku zasilił grono aktorów Teatru Narodowego. I jeszcze wtedy, kiedy wieść o jego homoseksualizmie była znana tylko wśród środowiska artystycznego Warszawy, z ekranu prezentował się wielu kobietom bardzo przystojny młody mężczyzna, przez co wiele pań do niego wzdychało. Początkowo opinia amanta mu schlebiała, jednak później czuł, że może mu to przeszkadzać w karierze. Nie chciał być po prostu ładnym chłopcem, chciał być zdolnym, doceniany. I mimo, że może nie popisywał się swoim bogactwem, to jednak lubił mieć pieniądze i lubił je zarabiać. Do swojej aktorskiej garzy, która wtedy wydawała mu się może niewystarczająca, szybko zaczął więc dorabiać, przemycając z zachodu dzieła sztuki, na których się znał, ale także długopisy w hurtowych ilościach. Mój zysk z przemytu to było około 1,5 miliona złotych. Średnia pensja miesięczna wynosiła 2-3 tysiące, wspominał w rozmowie z gazetą.pl.
Jak widzicie, tutaj już sytuacja zaczyna się zagęszczać, ale sam też mówił, co zresztą udowodnił w późniejszym czasie, że każdy człowiek ma swoją ciemniejszą stronę. Nie każdy tylko pozwala jej dojść do głosu. Wiem, prawie wszystko o ludziach. Potencjalnie wszyscy jesteśmy potworami. Później już naprawdę legenda o nim się bardzo rozrosła i niewiele miała wspólnego z prawdą. Bardzo dużo mówiono o liczbie jego kochanków, o jego ekscentrycznych przygodach. Wiadomo natomiast, że był w związku z aktorem Mieczysławem Gajdą. Panowie spędzili ze sobą kilkanaście lat i bardzo dużo podróżowali. Była to ich wspólna pasja. W rozmowie z Gazetą Wyborczą opowiadał o swoim związku z aktorem, którego poznał w szkole aktorskiej. On miał wówczas żonę, Alicję, która po ich rozwodzie wyszła za Jana Suzina. Zdobyłem Gajdę, ale zanim się rozwiódł, to trochę trwało. Przez psychoanalityka się rozwodził. Dziewczynie, która zresztą była już w ciąży, trudno było uwierzyć, że mąż ją rzuca. I to jeszcze dla faceta. We troje chodziliśmy na te rozmowy. Chodziło o to, żeby Alicja zrozumiała, żeby nie cierpiała, twierdził Nasierowski. Z Mietkiem byliśmy prawdziwą parą może ze 3-4 lata. Zdradzał mnie na potęgę. Dłużej byłem mu wierny niż on mnie. Byłem konserwatywny, nierozwiązły, raczej kochliwy. Na początku byliśmy monogamiczni, a potem nam się znudziło. Jak w każdym związku, chemia wygasła. Jednak zanim ich związek się rozpadł, panowie zjeździli całą Europę, wypoczywali we Włoszech, w Grecji. Według plotek robili także zakupy w Londynie, w Paryżu. A ten związek trwał w sumie 14 lat i być może, kiedy wygasła ta chemia i brak było już tych takich bardzo dobitnych uczuć, panu Jerzemu zaczęło brakować adrenaliny, ponieważ jak sam przyznał, w tym właśnie czasie, dla zabawy, zaczął dokonywać pierwszych rabunków. I co ciekawe, właścicieli mieszkań, do których chciał się włamywać, szukał wśród swoich najbliższych znajomych. Czyli aktorów. Pierwszego włamania miał dokonać w 1965 roku, a towarzyszyła mu aktorka Barbara Witek. Okradli mieszkanie malarza i grafika Franciszka Starowiejskiego. To ona wpadła na pomysł skoku. Podejrzewała żonę Starowiejskiego Ewę o romans ze swoim mężem. Chciała się zemścić, niszcząc jej paszport. Dałem się namówić, bo byłem przekonany, że Starowiejska doniosła dyrekcji teatru, że jestem homoseksualistą. Miałem z tego powodu wiele nieprzyjemności, powiedział później w Gazecie Wyborczej. Gdybym nic nie zabrał, to by było podejrzane. Wziąłem tyle, ile mogłem udźwignąć. Byliśmy przesłuchiwani na milicji w sprawie tego włamania. Ja sam potem rozmawiałem z Franciszkiem Starowiejskim na temat tej kradzieży. Wyrażałem ubolewanie i współczucie. To wszystko strasznie zabawne było, opowiadał po latach. To spodobało się aktorowi i szybko stało się jego hobby. Mimo, że jeszcze przez długi czas ani rodzina, ani przyjaciele nie wiedzieli, że aktor wiedzie drugie, przestępcze życie. Wtedy już, kiedy tylko wyszło to na jaw, do pana Jerzego na stałe przylgnęła łatka skandalisty. Tego wszystkiego, wiecie, no było za dużo. Wszystko ludziom już zaczęło składać się w jedną całość. A pan Jerzy nie krył, że być może ludzie już wtedy mieli trochę racji. Na pewno jestem socjopatą, można też powiedzieć, że jestem amoralny. Niektórzy ludzie są daltonistami, nie widzą kolorów, a ja nie zauważam reguł, których przestrzegają inni. I zawsze kochałem kraść. Później do napadania namówił także swojego kochanka, Mieczysława Gajdę, który towarzyszył mu w kilku takich skokach. I został zresztą później skazany na 2 lata więzienia, a także 30 tysięcy grzywny. Byliśmy jak Bonnie i Clyde. Wspólne przestępstwa potęgują uczucie. To było coś niesamowitego, wspominał. Jednak to nie ten związek sprawił, że aktor wylądował za kratami na długie lata. Problemów przysporzył mu dopiero związek z młodym mężczyzną. Andrzejem Rukuszewiczem, młodszym od niego 19 lat, monterem instalacji sanitarnych. Pan Jerzy, jak sam mówi, stracił dla niego głowę. W uwadze opisywał go słowami. Z zamiłowania złodziej, z zawodu monter instalacji sanitarnych, czyli po prostu hydraulik. Wydawać by się mogło, że nowe uczucie mogłoby uśpić u aktora chęć okradania mieszkań, ale nic bardziej mylnego. Ten z młodzieńczą fascynacją podszedł do tematu i nie był zbyt ostrożny. Nie jestem skandalistą i nie szukałem dodatkowych atrakcji, ale one się do mnie w naturalny sposób przyklejały. Zakochałem się. Akurat tak się złożyło, że to był młody 16-letni złodziejaszek. Nie wywodził się z marginesu. Jego ojciec był matematykiem. Wcześniej zmarł i to była główna przyczyna zagubienia się mojego partnera. Słusznie jednak większa wina została przypisana mnie, nie oszukujmy się. 35-letni facet ponosi moralną odpowiedzialność za 16-latka. W tym przypadku całkowicie byłem po stronie sądu.
Jednak takie igranie z ogniem często kończy się poparzeniem i tak było w tym przypadku. Pewnego dnia nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jerzy Nasierowski w Gazecie Wyborczej wspominał: gdy podczas jednego z napadów mój współpartner wszedł do domu, w którym nieoczekiwanie była gosposia, związał ją. Ja podłożyłem pod jej głowę poduszkę. Czasem uważam, że lepiej jest kogoś okraść niż psychicznie czy fizycznie zadać mu duży cios. Natomiast młodemu Andrzejowi przestało to wystarczać. Nie ograniczał się tylko do eskapad ze swoim partnerem, ale także działał na własną rękę, dużo bardziej brutalnie. 27 stycznia 1972 roku Andrzej Rukuszewicz wspólnie ze swoim znajomym Maciejem Banasiem dokonali włamania do willi aktorki Miry Grelichowskiej-Wajdy w Piasecznie. Tam zastali pielęgniarkę aktorki Annę. Niektóre źródła podają także, że sprawcy specjalnie udali się do mieszkania kobiety po to, aby ukraść jej pieniądze. Jej zwłoki miały zostać odkryte kilka dni później w jej mieszkaniu. Została uduszona. Jerzy Nasierowski dowiedział się o tym napadzie od swojego chłopaka już po fakcie. Był ten wstrząśnięty, ale nikomu nic nie powiedział. Dopiero kiedy dowiedział się, że policja ogłosiła ujęcie sprawców, czterech młodocianych chłopaków ruszyło go sumienie. Twierdził, że nie może pozwolić na to, żeby osoby, które nie popełniły tej zbrodni, spędziły długie lata w więzieniu. Pół roku temu przeczytałem w gazecie, że jakiś nieznany Paweł przyznał się do zamordowania wraz ze swoimi trzema kolegami Anny Wujek, uśmierconej przecież przez Andrzeja oraz jego anonimowego wtedy wspólnika. Powiedziałem wtedy, zgodnie z prawdą, że nie miałem nic wspólnego z zamordowaniem Anny Wujek. Miał trudny orzech do zgryzienia, musiał postawić na szali to, co łączyło go z partnerem, a także to, jak będzie się czuł w tej sytuacji. W nocy przed procesem tych czterech chłopaków nie spałem. Gdzieś grało radio. Zerwałem się ze śmierdzącego materaca i zadzwoniłem do strażnika. 17 kwietnia zgłosił się do naczelnika Wydziału Kryminalnego i powiedział, co wie o tej sprawie. Dwa dni później zeznał. Ze względów humanitarnych chcę wyjaśnić znane mi okoliczności dotyczące zabójstwa Anny Wujek, dokonanego przez Andrzeja Rukuszewicza i Macieja Banasia. Chcę to wyjaśnić dlatego, że do odpowiedzialności za dokonanie tego przestępstwa zostały pociągnięte osoby niewinne. Jednak gdy aktor składał to zeznanie, nie wiedział, że półtora roku później sam będzie odpowiadał w tej sprawie. I to na dodatek, jako oskarżony. Policja jednak podeszła do sprawy nieco inaczej. Stwierdzono, że to Nasierowski stoi za całym wydarzeniem, że on zaplanował napad, a osoby będące na miejscu były jedynie jego wykonawcami. Ostatecznie dlatego i on znalazł się na ławie oskarżonych. Co bardzo oczywiste, proces rozpalał opinię publiczną. Ludzie byli ciekawi, jak ta sprawa przebiegnie, co się w niej wydarzy. Oczywiście od razu też uznano aktora za winnego. Sprawa była tym bardziej interesująca, że dotyczyła osoby popularnej, medialnie znanej, ale także była to sprawa, w której nic nie było oczywiste. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli odcinek na kanale Podejrzani, bo tam dowiecie się dokładnie, jak wyglądał proces, a także pobyt aktora w więzieniu. Domyślam się natomiast, że dla Was do tej pory pan Jerzy jest postacią negatywną. Faktycznie nie można o nim mówić jako o aniołku, ale zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy tak naprawdę poczuł, że wydarzyło się coś strasznego, nie schował głowy w piasek. Mimo że dotyczyło to bliskiej dla niego osoby, sam podjął ryzyko zgłoszenia się na policję i wyjawienia tego, co wie. Sam później również za to zapłacił. Pewnie powiecie, że nie wiadomo, czy gdyby wiedział, że tak potoczą się sprawy, to zdecydowałby się na taki czyn. Tłumaczyłem sobie w duchu, że wprawdzie swoim donosem skazuje Andrzeja na śmierć, ale nie mogę pozwolić, aby machina sądowa zmiażdżyła czterech niewinnych ludzi. A może nie dokonywałem żadnego rachunku? Czy na mojej szlachetnej decyzji zaważyła zazdrość? Zazdrość o Bertę? Dziewczynę, z którą Andrzej w międzyczasie zainteresował się i rozluźnił kontakty z Nasierowskim. Rano naczelnik powiedział mi, że proces tych czterech chłopców został wstrzymany. Z ulgą podpisałem swój donos. Trzeba też przyznać, że od pana Jerzego po tym czynie odwrócili się wszyscy, prawie wszyscy znajomi. Nawet jego rodzina skazała go właściwie na nieistnienie. Przykładem tego może być fakt, że kiedy zmarł jego ojciec, nie podano nazwiska, aby nie skojarzono mężczyzny z jego synem, o którym wtedy było głośno. Pan Jerzy, kiedy trafił do więzienia, załamał się, jednak później stwierdził, że musi mieć coś, co wyciągnie go z zapaści psychicznej. Zaczął pisać książkę. Nie porzucił także marzeń o tym, że wyjdzie na wolność. I to właśnie materiał do apelacji zainspirował go do pisania swoich wspomnień. W wywiadzie dla WP mówił:
Ani klawiszom, ani wychowawcy, ani dyrektorowi więzienia nie chciało się sprawdzać zapisków, które mu przesyłałem. On trochę miał mnie za głupka. Nawet do nich nie zaglądał, tylko przekazywał mojej siostrze, a ona dawała znajomej maszynistce. Pan Jerzy nie skończył pisać nawet, kiedy jego apelacja została odrzucona. Dzięki pomocy siostry, która jako jedna z nielicznych nie odwróciła się od niego, mógł dalej pisać książki. Maszynopis trafił do reżysera, Krzysztofa Zanussiego, który dał go Romanowi Bratnemu. Pisarz co prawda niechętnie przeczytał tę książkę, ale później zachwycił się nią. Zastanawiacie się więc, co było w niej takiego zachwycającego. Autor pokazuje ówczesne życie salonowe Warszawy oraz szokujące, erotyczne, za więziennym murem. Zarazem jest to historia ponad 10 lat walki napiętnowanego inteligenta ze społecznością więźniów oraz więziennymi władzami. Bratny miał wtedy duże znajomości, wysoką pozycję i przekonywał ministrów sprawiedliwości do tego, że aktor zamknięty za kratami powinien kontynuować pisanie, ponieważ nie jest to taka zwykła pisanina osadzonego. Jego wstawiennictwo w końcu pomogło, a Jerzy Nasierowski opuścił więzienie w 1983 roku. Jego książka została wydana 5 lat później. Zbrodnia I ukazała się w 70 tysiącach egzemplarzy i sprzedała się w ciągu 2 dni. Co prawda została okrojona o cenzurę, ale stała się bestsellerem 1988 roku. Jerzy Nasierowski jednak nie wydał jej pod swoim nazwiskiem. Figurował jako Jerzy Trębicki, było to panieńskie nazwisko jego matki. Pisanie pod pseudonimem było warunkiem, pod jakim wydawca zdecydował się na wydanie książki. Jerzy Nasierowski natomiast mówił, że w więzieniu przeżył oczyszczenie, że można powiedzieć, że dostał tam drugie życie. Wspominał, że kiedy opuścił więzienie, był bardzo biedną osobą. Straciłem mieszkanie i mieszkałem w slumsach. Dowiedziałem się, że część dzieł sztuki, które niegdyś do mnie należały, w wyniku niedopatrzenia prokuratury i sądu, wylądowało w Muzeum Narodowym jako depozyt. Bałem się powrotu. Ciążyła na mnie ogromna grzywna plus koszty sądowe. Łącznie zasądzono mi pozbawienie wolności na 32 lata. Do wyroku doliczono mi karę za nielegalny handel antykami. Nigdy nie podejrzewałbym siebie o to, że będę tak zmyślny, jeśli chodzi o eksport i import prywatny, wykraczający poza wiedzę Urzędu Skarbowego i władz. Zasądzoną karę mogłem odsiedzieć albo wpłacić kaucję. Dowiedziałem się o depozycie, który zawierał 2 obrazy, Jana Malczewskiego i dzieło Gierymskiego. Miałem świadomość, że wartość depozytu na pewno przekroczy sumę długu, ale żeby odebrać zawartość depozytu, musiałem pokryć grzywnę i koszty sądowe. Po wyjściu z więzienia aktor próbował odnowić kontakt ze swoim byłym ukochanym, Mieczysławem Gajdą, ale aktor nie chciał mieć z nim nic wspólnego. I do końca swoich dni, a zmarł w 2017 roku, w żadnym z wywiadów nawet słowem nie wspomniał o Jerzym Nasierowskim. Jerzy Nasierowski natomiast po zmianie ustroju zaczął od czasu do czasu pojawiać się zarówno w filmach, jak i w teatrze. W 1993 roku wystąpił w filmie Pora na czarownicę. Wydał także 4 książki, co stanowiło źródło jego utrzymania. Zagrał także w filmie Wałęsa, Człowiek z nadziei, a także kilku innych filmach, takich jak Chłopaki nie płaczą. Należał także do Teatru imienia Solskiego w Tarnowie. A co dziś słychać u aktora? Żyje z najniższej emerytury. Rzadko grywa także w teatrze i rzadko pojawia się na ekranie. Udaje mu się wiązać koniec z końcem dzięki pomocy kuzyna. Żyje dzięki uprzejmości kuzyna, milionera z Zachodu, mówił w Newsweeku. A co sam Jerzy Nasierowski myśli o swoim postępowaniu po latach? Co prawda żałuje kilku czynów, ale sam mówi, że jest też dumny z tego, że wielu osobom pomógł. Aktor ma także swój kanał na YouTubie, współpracował także z radiem. A sam Jerzy Nasierowski mówi, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a cała jego biografia nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Zależy mi, żeby to, co pisze o sobie, ukazało się jeszcze za mojego życia, bo przez parę ostatnich lat byłem przykryty grubą warstwą zapomnienia, mówił w rozmowie z gazetą.pl. Tak jak widzicie, w tej sprawie być może to jeszcze nie koniec informacji. Kiedy się dowiemy całej prawdy, to już zależy od pana Jerzego i tylko on wie, kiedy i czy postanowi nam opowiedzieć absolutnie wszystko o swoim życiu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej sprawy, a także pobytu w więzieniu pana Jerzego, to jeszcze raz serdecznie zapraszam was, byście w karcie zobaczyli odcinek na kanale Podejrzani, który na pewno uzupełni waszą wiedzę z tego tematu. Jeśli treści na kanale Podejrzani wam się spodobają, to zachęcam was także do tego, żebyście zostali subskrybentami tego kanału. A także pamiętajcie, że na moim kanale seria Mroczne Historie w Showbiznesie będzie się od tej pory pojawiać regularnie i co jakiś czas będę do was wracać z tego typu historiami. Dajcie znać w komentarzu, czy to wam się podoba. No i pamiętajcie, żeby też u Podejrzanych zostawić komentarz, żeby tradycyjnie było widać, jak dużo jest widzów naszego kanału.
Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do samego końca. Widzimy się w sekcji komentarzy, no i oczywiście już niedługo na moim kanale. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!